Rok 1939. Hitler i Stalin dzielą strefy wpływów. Kruszą w pył stary porządek Europy. Zawierają pakt, którego ofiarą staje się Polska, kraje bałtyckie, Finlandia i Rumunia. Niemcy i Sowieci tworzą armie, które mają zmiażdżyć przeciwników ogromną liczbą nowoczesnego sprzętu. W obu armiach podstawową siłą uderzeniową stają się wojska pancerne. Ale to zmasowane i niespotykane wcześniej ataki lotnicze mają otworzyć drogę do niemieckiego Blitzkriegu i sowieckiego marszu na zachód. 1 września wybucha II wojna światowa. Na Polskę rusza niemiecka nawała. Luftwaffe wystawia ponad 2000 samolotów różnych typów. Siłom tym Wojsko Polskie przeciwstawia niespełna 500. Przewaga wroga jest jak 5:1. Pomimo tego, że lotnictwo polskie zadaje Niemcom proporcjonalnie większe straty, nie ma szans w tym starciu. Do końca 1939 roku prawie cały polski personel lotniczy przedostaje się do Francji. Polscy lotnicy przynoszą najcenniejszą umiejętność pilota – doświadczenie bojowe. Z dwóch dywizjonów bojowych jedynie pierwszy dywizjon myśliwski warszawski bierze udział w walkach. Po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 roku większość polskich lotników ewakuuje się do Wielkiej Brytanii i początkowo kontynuuje walkę w ramach Royal Air Force. W Wielkiej Brytanii polski rząd na uchodźstwie współorganizuje z Anglikami na nowo lotnictwo. Powstają dywizjony 302 Poznański, który pierwszy zaczyna służbę i najsłynniejszy. Warszawski Dywizjon Myśliwski 303, który odnosi ogromne sukcesy w bitwie o Anglię. Polscy lotnicy służą nie tylko tam. Latają w kilkunastu dywizjonach polskich sił powietrznych na zachodzie. Bombowych 300 i 301, logistycznych oraz specjalnego przeznaczenia. Niezależnie od jednostki i pełnionej funkcji, narażają swoje życie, często pozostając w cieniu. Lotnicy. Henley Page Halifax MK2. Nasz mały, skrzydlaty dom. Ponad 5 tysięcy części i układów, 17 ton masy własnej, 7 osób załogi, prędkość maksymalna 454 km na godzinę. Jednak bez pomocy ATA każdy samolot to tylko złom. To właśnie my odprowadzamy te uszkodzone do baz remontowych, ryzykując własnym życiem. Odzyskujemy postrzelane w walkach maszyny, aby dalej mogły nam służyć. Także w lotach do Polski. Wszyscy dostępni piloci są na służbie, w dywizjonach myśliwskich i bombowych, na misjach, szkoleniach i patrolach. I tylko dlatego wreszcie pozwolono nam, kobietom, usiąść za sterami. Dowództwo nie miało wyjścia. Ktoś musi zaryzykować życiem i przewieźć te podziurawione trumny do baz remontowych. A każdy samolot, nieważne jak postrzelany, jest na wagę złota. Więc latamy! Na Barakudach, Hurricane'ach, Mustangach, Oxfordach, Spitfire'ach. Na wszystkim, co ma skrzydła. Lub przynajmniej ich resztki. A za nami latają panowie. Głównie reporterzy. Ale ceną za poczucie się przez chwilę gwiazdą jest strach i nerwy napięte do granic, gdy lecimy tymi trzeszczącymi durszlakami do kolejnych baz remontowych. Na szczęście nie jestem sama. Ania Leska, to znaczy pani porucznik Leska, jest w stanie polecieć na wszystkim. Od bombowca aż po balon. Dziś start poszedł gładko, ale potem... Wszystko zaczęło się zupełnie niespodziewanie. No dobra, czas sprawdzić aparaturę. Będzie dla naszych chłopaków jedynymi oczami w powietrzu. Musi działać perfekcyjnie. Przyjęłam, pani porucznik. Opuszczam stanowisko. Proszę, odpuśćmy sobie tytuły. Za dużo już razem przeszłyśmy.
Stanowisko dowodzenia to była chyba częstotliwość Black 155 MHz. This is aircraft Lima Whiskey 208. Hello. I request a connection with the White Waltham Airport Control Tower. Over. This is the White Waltham Airport Control Tower. Zumbach, listening. Tense situation, please hurry. Over. I wanted to find out if the mechanics will be available before the flight today. Over. No, we don't have any mechanics available. All technical staff have been working at full combat readiness since dawn. All personnel assigned to aircraft maintenance are in the Red Eagle hangar. You'll have to manage on your own, Lieutenant. Extraordinary situation. Let's continue this conversation on the internal channel. Changing frequency, over. Changing frequency, over. I understand. Thank you for the information. We'll manage. Switching now. Piłsudska out. Bez wsparcia techników nasze zadanie się komplikuje. Nadajnik znowu się przegrzał. Mam swój sposób na niego. Jak coś przestało działać, trzeba to wyłączyć i włączyć z powrotem. To zawsze działa. Patent Stefka Bohanesa. Stanowisko dowodzenia to była chyba częstotliwość Black 155 MHz. Porucznik Piłsudska, meldująca się na kanale Red Blue, odbiór. A więc mamy przeklapane, pani porucznik. Ale nie ma co się mazać. Weźcie listę kontrolną, mapę, współrzędne celów i przyrządy nawigatora z mojego biurka. Przygotujcie Halifaxa i mojego Spitfire'a do lotu. Przecież od dawna wiemy, że na wojnie trzeba radzić sobie w każdych warunkach. Jak zawsze liczę na was, pani porucznik. Porucznik Leską, proszę do mnie na odprawę taktyczną. Koniec łączności. A więc to ja mam przechlapane, panie komandorze. No dobra, zobaczymy. Sprawdzenie silników, kalibracja przyrządów, tankowanie, rutyna.
Jak to było w tym powiedzeniu mojego ojca? Już pamiętam. Pierdel, bajzel, serdel. Góra to pompowanie baków, dół to wypompowywanie. Środek pompa wyłączona. Pestka. Muszę uważać, żeby się nie pomylić. Jak zacznę pompować na odwrót, to się dopiero nam bajzel zrobi. Wystarczy, że wypompuję paliwo ze zbiornika, w którym jest go najwięcej, ale na tyle, żeby można było resztę wyrównać, dopompowując najmniej wypełniony zbiornik. Równiutko. Sprawa załatwiona. Muszę się bardziej skupić. Muszę się bardziej skupić. Muszę się bardziej skupić.
do diabła, coś nie tak z instalacją elektryczną. Coś iskrzy. Matko, ile tych kabli tutaj? Jest połączenie. Starter powinien zadziałać. Koła wyglądają na niedopompowane. Muszę sprawdzić ciśnienie i uzupełnić powietrze, jeśli trzeba. Wyśmienicie. Morze Północne. To moja mapa. This is Lieutenant Piłsudska speaking. Pani porucznik, miałem nosa, że będzie pani w gabinecie jeszcze. Czy udało się wszystko znaleźć? Tak, mam wszystko. Wyśmienicie. Proszę wykonać plan trasy już na stanowisku nawigatora. A, i byłbym zapomniał. Radaru zbliżeniowego bez włączenia systemu IFF w moim kaczorze nie ma sensu sprawdzać. Dlatego mam dla pani porucznik dodatkowe zadanie. Proszę najpierw włączyć system rozpoznawania swój obcy u mnie, a następnie uruchomić Monikę w Halifaxie. I jeszcze jedno. Proszę też zatankować kaczora. Całuję rączki, pięknej pani porucznik. Do usłyszenia na poligonie. Tak jest. Muszę się bardziej zorganizować. Najlepiej, jak zacznę po prostu od podejścia do stołu nawigacyjnego. Zaczynamy. To będzie proste zadanie. Wyznaczenie kursu to połączenie punktu początkowego, czyli naszego lotniska, z punktem docelowym, czyli poligonem.
Jest przymiar. Pięknie. Możemy nawigować. Rozruch na korbę. Pięknie. Tylko gdzie jest korba? Tym mogę uruchomić silnik. To nie jest takie łatwe, jak myślałam. Zakręcone, odpalone. Paliwo podane. Trzynaście zestrzeleń niemieckich samolotów. Niezła statystyka. System aktywowany. Z takim cudeńkiem nikt tego samolotu nie pomyli z Messerschmittem. Melduję wykonanie zadania. Samoloty gotowe do testów poligonowych. Monika wykrywa kaczora. Mam potwierdzenie działania systemu swój-obcy. Teraz macie oczy dookoła głowy. Żaden bandyta nie podleci bezkarnie. Doskonale, pani porucznik. Dobra robota. Świetnie. Samolot jest gotowy. Dziękuję, Jadziu. Jeszcze dokończę tylko formalności i możemy startować. Biga, obudź się! Jaćka, co z tobą? Dostałaś? Odezwij się! Jestem cała! To wal ile wlezie! Robi się!
sieci ratunkowej! Szlak trafił radio! Spróbuję morsem! Ale ty nie wal do moich, ja tego zaklepałem. Szlak by ich. Staszek, na piątej. Kolejni na koleżeńskie spotkanie. Pięknie, krzyżyk mu na drogę. Janek, to ty go strąciłeś? Szapoba. Lotcaj, leje się wam z kadłuba jak cikawki. Chyba główny zbiornik szlak trafił. Dobrze, że się nie pali. Dowieziemy ten samolot w całości. Mamy pożar na pokładzie. Najpierw odetnij paliwo z trójki, bo wszystko wyleci w powietrze! Roska, trójka wyłączona! Zabieram się za pożar! Szybko, bo się robi gęsto od dymu! Mam nadzieję, że to wystarczy! Dobra, nasza! Wyjdziemy z tego cało! Pożar ugaszony! Bez strat! Już myślałam, że stracimy ten samolot! Musimy lądować! Paliwa niewiele już nam zostało! Szanowny panie... Jeszcze jeden samolot uratowany. Może dla chłopaków lecących do kraju. Ale chwilowo mam dość Halifaxów. Nie ty jedna! Samoloty uratowane przez ATA wracają do służby w Royal Air Force. Służą do bombardowań w całej zajętej przez Niemców Europie. Latają także do okupowanej Polski.
przewożąc cichociemnych, kurierów i broń potrzebną Armii Krajowej. Ale nawet ich pasażerowie, ani lotnicy nie wiedzą, jak bardzo te maszyny będą wkrótce potrzebne. Tego kraju już nie ma. Polska przestała istnieć. Z części okupowanych ziem Niemcy stworzyli generalne gubernatorstwo, pozostałe wcielili do Rzeszy. Wszędzie panuje terror. Niemcy prześladują Żydów, zmuszając ich do przesiedlenia do gett, a potem wysyłając transporty do obozów zagłady. Już od pierwszych dni wojny trwają aresztowania i rozstrzeliwania Polaków. 27 września 1939 roku, jeszcze kiedy Wojsko Polskie walczy, powołana zostaje podziemna organizacja wojskowa. Służba Zwycięstwu Polski, która przekształca się w ZWZ i Armię Krajową. Największą podziemną armię okupowanej Europy. Aby walczyć dalej, muszą mieć łączność z polskim rządem w Londynie. W tym celu w 1943 roku powstaje 1586 eskadra specjalnego przeznaczenia, przewożąca kurierów oraz niezbędne zaopatrzenie. To ekspresowa linia do piekła, bo samoloty przedzierają się nad okupowaną przez Niemców Europą, lecąc na granicy możliwości, na oparach benzyny. Rok 1943 staje się przełomowym. Alianci lądują we Włoszech. Na froncie wschodnim Niemcy ponoszą klęskę pod Kurskiem. Rok później sprzymierzeni lądują w Normandii. Dni III Rzeszy wydają się policzone. Tymczasem od wschodu nadciąga kolejne zagrożenie. Niedawny sojusznik Hitlera, Rosja Sowiecka. Jej armie zwyciężają III Rzeszę i prą do przodu, zajmując ziemie polskie. Ustanawiają na nich polityczne zwierzchnictwo i wprowadzają nowy terror. W odpowiedzi przywódcy polskiego państwa wprowadzają plan Burza. Demonstrację polskiej obecności na wyzwolonych obszarach. Ujawnione oddziały AK mają współdziałać z Sowietami. Stalin jednak nie zamierza dzielić się władzą. Akcja Burza nie obejmuje wielkich miast. W ostatniej chwili włączona zostaje do niej Warszawa, gdzie przygotowywane jest powstanie. Niemcy mogą pokrzyżować te plany jednym rozporządzeniem zmuszającym warszawiaków do budowy umocnień. Dla AK jest jasne, że to zdziesiątkuje siły polskie w Warszawie. Trzeba działać. Teraz albo nigdy. Dramatyczna decyzja zostaje podjęta. 1 sierpnia wybucha powstanie w Warszawie. Powstańcom udaje się opanować centrum miasta, pocztę główną, dworzec pocztowy, elektrownię, arsenał. Niemcy jednak bronią się fanatycznie. Kierują do Warszawy nowe oddziały. Powstańcy walczą, spoglądają w niebo, ale jedyne samoloty nad ich głowami to sztukasy niosące śmierć. Tymczasem polscy lotnicy stacjonujący we Włoszech z radia dowiadują się o wybuchu powstania. Ich dowódca ma tylko 8 sprawnych samolotów. Dopiero 4 sierpnia piloci dostają zgodę na zrzuty pomocy dla AK, ale w zupełnie innych częściach Polski. Lotnicy decydują się przedrzeć do Warszawy na własną rękę. Czy zdążą przed oddziałami SS, które już ruszyły, by zmiażdżyć powstanie? 15 sierpnia. Nasza załoga jest gotowa. Cel: Warszawa i Puszcza Kampinoska. Trasa i godzina startu dowolna. Nad celem musimy być pomiędzy 24 a 2 w nocy, żeby uniknąć ataku niemieckich myśliwców nad Węgrami. O 4:20 wstaje słońce. Obyśmy tego wschodu doczekali. Obrona! Pelot! Mają nas! Uwaga! Obiekty na brzegu. To artyleria. Działa pelot na prawym. Walić po reflektorach. Uwaga! Widzą nas!
Dostał. Celu. Zaszkodzą. Zrobione. Schodzimy na Wisłę. Może być gorąco. Poznaję. To chyba nasz. To nieuchwytny. Uchwytny czy nieuchwytny? Teraz to próg. Walcie po nim. Dobry strzał, dobry strzał, Bernard. Kupiliśmy sobie trochę spokoju. Most przed nami, Włodek! Patrz, ja chromolę, coś leci po tych torach. Włodek, masz okazję. Pociąg. Tylko amunicji nie zmarnuj. Spokojnie, nie zmarnuję. Luna przed nami? Czy to... Warszawa! Stolica w ogniu. Podpalili niemieckie zbiry. Boże, nasi tam w tym piekle już drugi tydzień. Aż żeby tych karaczanów szwabskich, skara nieboskie i jasna haliera pospołu.
stanowiska. Zatoczę koło dla rozpoznania sytuacji. Włodek, obserwuj sytuację. Kolumna pojazdów na dole ciągną do strefy zrzutu. Uwaga, prudensza! Spokojnie, ominę. To nasza strefa zrzutu. Na razie czysto. Bierz dolny KM! Nie pozwól im dojechać do placu, bo cała nasza mordęga na nic! Jeden z pięty, dobra robota! Potwierdzam zniszczenie! Mam go! Dobry strzał, Włodek! Ja ich z ogona nie sięgam! Zatoczę jeszcze jedno koło! Ostatni nawrót. Dłużej tu nie mogę wisieć. Teraz albo nigdy. Ale celnie tam po nich, bo nas pelotki zdmuchną z nieba. Wszystkie cele zniszczone. Potwierdzam, wszystkie cele zniszczone. Dobra robota, lecimy nad punkt zrzutu. Zaczynamy zrzut, Włodek, jesteś gotowy? Bardziej już nie będę. Paczka w celu. Trafiony? W dziesiątkę. No to gratulacje. Zbieramy się z tego piekła. Uwaga! Sylwetka samolotu na szóstej. Ty? Nie widzę. Za ciemno. Ja widzę to. Junkersy, zaraza. Mamy go na dwunastej. Uwaga! Od lewego skrzydła naciera. Zanurkował, pod nami jest. Trafione. Uwaga,
pod nami! Uwaga, pod nami! Świetnie, ale... Uwaga, kolejni idą na nas! Uwaga, pod nami! Junker spada. Powtarzam, Junker spada. Uwaga, ogona się uczepił. Świetnie, ale to jeszcze nie koniec. Wszyscy cali, meldować się. Boczny strzelec, melduje się. Tu radiooperator, cały jestem. Ja też cały, to znaczy drugi pilot melduje się. Strzelec ogonowy, melduje gotowość. Mechanik melduje się. Podporucznik Bernhard, melduje, że jestem cały. Mniej więcej. No, chłopaki, jesteście pistolety. A teraz wracamy do bazy. No, yes! Brawo! Dobrze! Ha-ha! Wracamy na wysokość przelotową. Palimy się! Co dostało? Silnik, cholera! Panowie, koniec rajdu! Nie utrzymam nas! Wyskakujcie! Dobra robota, wyskakuj Włodek! Szybko, ja za tobą! Raz matka rodziła. W naszym fachu często zostaje się bohaterem narodowym. Niestety pośmiertnie. Po latach walki na Zachodzie wszyscy marzyliśmy, aby wrócić do kraju. Ale do diabła nie w taki sposób. Nie po to przedzierałem się we wrześniu do Francji, żeby resztę wojny przekiblować wo flagu. Wiedziałem tylko jedno. Żywcem mnie nie wezmą. Żyję. Połamany, podrapany. Wróciłem. Muszę się skontaktować z AK. Nawet nie wiem, gdzie jestem. A, i najważniejsze. Trzeba zniszczyć radar. Nie może dostać się w łapy Niemców. Nic z tego nie będzie. Ten sprzęt już nie zadziała. Pozostaje tylko wysadzenie tego wszystkiego w powietrze. Ładunki wybuchowe zazwyczaj umieszczane są w oznakowanych drewnianych, powinno wystarczyć. Teraz muszę znaleźć radio, ale tak, żeby nie postawić całego niemieckiego batalionu na nogi. Gdzieś tu musi być nadajnik. No tak, łatwo nie będzie. Mogę spróbować przejść, ale szanse marne. Albo użyję mapy pola minowego.
Teraz spokojnie, żadnych gwałtownych ruchów. Może uda mi się przemknąć. Cierpliwości. Muszę wyczekać na odpowiednią chwilę. Halt! Teraz spokojnie, żadnych gwałtownych ruchów. Może uda mi się przemknąć. Cierpliwości. Muszę wyczekać na odpowiednią chwilę. Ustawili się, że nie chuchu, mysz nie przejdzie. Trzeba poszukać innej drogi. No albo poczekać. Achtung, ich widerrufe den Alarm! Alle Besatzungen an ihre Positionen! Bedienungen der 88er Geschütze, ihr habt 2 Minuten zur Rückkehr! Poszli sobie, dobra nasza. Jeszcze chwilka, chyba coś mam. Halo, tu grab jeden. 3 tyczki na drodze. Sypią grochem aż huczy. Nie przedrę się. Muszę im je jakoś przemeblować. Grab jeden, nie masz na to sprzętu. Ja nie mam wyjścia. Jeśli dasz radę, to uszkodź zapalniki od pocisków. To jedyny sposób w tej sytuacji. Uszkodzić zapalniki, zrozumiałem. Znaczy bułka z masłem. Gdzie jest punkt kontaktowy? 3 kilometry stąd, samotna stodoła. Jak będziesz w pobliżu, daj światłami sygnał SOS. Po tym cię poznamy. Grab jeden, zrozumiałem. Bez odbioru. Znowu szperacze. Masz ci los. Jest skrzynka zapalników. Teraz muszę rozkręcić i uzbroić jeden z nich. Muszę go teraz zakręcić. Achtung, Achtung, ich widerrufe den Alarm. Alle Besatzungen an ihre Positionen. Bedienungen der 88er Geschütze. Teraz szybko do następnego zapalnika. Drugi zapalnik. Niech się zadławią. Żeby mi to tylko w rękach nie pierdykło. Dobra nasza. Została jeszcze jedna tyczka i niech się szkopy udławią.
ich widerrufe den Alarm. Alle Besatzungen an ihre Positionen. Bedienungen der 88er Geschütze, ihr habt 3 Minuten zur Rückkehr. No i bomba. Achtung, Achtung, ich widerrufe den Alarm. Alle Besatzungen an ihre Positionen. Bedienungen der 88er Geschütze, ihr habt 2 Minuten zur Rückkehr. Jakby mi go specjalnie podstawili. Tak, jedzie. No to im krwi napsułem. Trzeba mi było do komandosów iść, ale zechciało się latać. Teraz muszę nadać sygnał światłami, bo mnie jeszcze wezmą za szkopa. Dzień dobry, panowie. Jak ja wam zazdroszczę, chłopaki. Trzymajcie się, bo nasza praca jeszcze nie jest skończona. Dopóki Warszawa walczy. 16 sierpnia 1944 roku załoga bombowca Halifax JP-220 pod dowództwem Leszka Owsianego dostarczyła 12 pojemników z zaopatrzeniem dla powstańców warszawskich. Cały ładunek wylądował na placu Napoleona i został przejęty przez walczących Polaków. W czasie przelotu załoga prowadziła regularną wymianę ognia z niemieckimi stanowiskami obrony przeciwlotniczej rozlokowanymi wzdłuż brzegów Wisły i w samej Warszawie. W drodze powrotnej samolot został zaatakowany i uszkodzony przez niemiecki myśliwiec nocny. Wszyscy członkowie załogi oprócz Leszka Owsianego i Jana Lucka ewakuowali się ze spadochronami. Halifax rozbił się na stodole w wiosce Dębina koło Bochni. Załoga, z wyjątkiem jednej osoby, cudem przeżyła katastrofę. Włodzimierz Bernhard, bez większych obrażeń, wylądował na drzewie, które złagodziło upadek. Po skontaktowaniu się z członkiem AK, dołączył do oddziału podporucznika Zdzisława Straszyńskiego, pseudonim Meteor. Od 1 sierpnia do 13 września eskadra specjalnego przeznaczenia wykonała 54 loty, tracąc 11 załóg. W czasie trwania powstania warszawskiego alianckie samoloty zrzuciły 159 ton broni, leków i żywności. Zbyt mało, aby zmienić losy powstania. Wystarczająco, aby udowodnić, że miasto nie jest osamotnione w walce. W latach 1940-47 w polskich siłach powietrznych w Wielkiej Brytanii służyło kilkanaście tysięcy osób.